Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna lub po prostu Korea Północna słusznie uchodzi za jedno z najbardziej zamkniętych państw na świecie, o którym niezwykle trudno znaleźć wiarygodne informacje z ostatnich lat. Wynika to z faktu, że kraj ten nie przekazuje danych statystycznych do Światowego Banku Informacji, a wszystkie zdjęcia lub filmy, które udaje się zrobić zachodnim turystom, podlegają ścisłej cenzurze. Cudzoziemcom dość trudno dostać się do tego kraju, bo istnieją pewne zasady dotyczące odwiedzania Korei Północnej. Lokalny system polityczny pozostaje charakterystyczny, ma wszystkie cechy reżimu totalitarnego. Jedną z cech, które utrudniają odwiedzającym zebranie obiektywnych informacji w tym kraju, okazuje się konieczność uzgodnienia trasy podróży przez państwo, a także obowiązkowe towarzyszenie oficjalnego przewodnika. Eric LaForgue, fotograf dużo podróżujący po świecie, zdołał odwiedzić Koreę Północną aż 6 razy, od 2008 do 2012 roku. Podczas swoich podróży udało mu się sfotografować życie w kraju i przemycić te zdjęcia na kartach pamięci. Szósta wizyta Erika w tym kraju była jego ostatnią, ponieważ rząd KRLD zakazał mu wjazdu do kraju dożywotnio z powodu jego odmowy usunięcia zdjęć z internetu, które sprawiają, że życie w kraju trzech Kimów wygląda źle. Ludzie, którym udało się uciec od reżimu Kima, opowiadają mrożące krew w żyłach rzeczy o codziennym życiu w Korei Północnej. Jednocześnie wielu Koreańczyków z północy uważa swoje życie za szczęśliwe, chociażby dlatego, że nie znają innego. Zdjęcia wykonane przez Erica LaForgue pokazują nam ukryte życie w tym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, fotograf miał szczęście, gdyby północno-koreańska Straż Graniczna znalazła nielegalne zdjęcia podczas opuszczania kraju, Erica mogłoby spotkać wiele kłopotów, w tym aresztowanie. W dzisiejszym wideo zobaczycie kilka zdjęć zrobionych potajemnie przez Erica LaForgue'a, a także film dokumentalny nakręcony przez reżysera Vitaliego Manskiego i spróbujecie wyrobić sobie własną opinię na temat życia w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Kobiety sprzedające uliczne jedzenie w Hamhaeng, 2012 rok. W Korei Północnej, jak wszędzie w Azji, znajdują się uliczne stragany z jedzeniem. Jednak wybór potraw jest niewielki, a przechodniom oferuje się tradycyjną koreańską kapustę kimchi. Ci, którzy jej próbowali, twierdzą, że jest bardzo smaczna i bardzo ostra, tak bardzo, że nieprzygotowany Europejczyk może mieć problemy żołądkowe. Żołnierki w pobliżu pomnika idei Jusze, Pjongjang, 2012 rok. Kolejne zdjęcie, wojskowe tabu, tym razem przedstawiające kobiety. Ze względu na brak mężczyzn w wieku poborowym, do wojska wcielano także kobiety. W wieku 17 lat wszystkie północno-koreańskie dziewczęta muszą stawić się w punkcie rekrutacji, by wstąpić do armii na długie 7 lat. Warunki służby dla kobiet i mężczyzn są takie same i równie surowe. Żołnierze mieszkają w zimnych koszarach i podobnie jak większość ludności kraju, często cierpią z powodu niedożywienia, podczas gdy kobiety również cierpią z powodu braku podstawowych środków higienicznych. Północno-koreańscy pionierzy przygotowujący się do złożenia hołdu wielkim przywódcom kraju, Pjongjang, 2012 rok. Takie zdjęcia mogą być również zakazane z kilku powodów. Po pierwsze, chodzi o krawat jednego z pionierów, a po drugie, dzieci na zdjęciu mogą wydawać się zbyt wynędzniałe z powodu niedożywienia. Władze KRLD zaprzeczają faktowi, że większość populacji kraju nie otrzymuje wystarczającej ilości żywności. Codzienna dieta większości mieszkańców Korei Północnej składa się z 200 gramów kukurydzy, tradycyjnej kapusty kimchi i wody. Nawiasem mówiąc, wbrew powszechnemu przekonaniu, ryż w Korei Północnej to raczej święto niż codzienne danie. Mieszkańcy Korei Północnej nie umierają jednak obecnie z głodu, jak to miało miejsce 20 lat temu. Od 2013 roku zbiory zbóż w kraju rosną z roku na rok, co pozwala na zapewnienie ludności przynajmniej podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Korytarz stacji metra w Pjongjangu, 2012 rok. Metro w Pjongjangu to obiekt strategiczny, co oznacza, że można je fotografować tylko za zgodą przewodnika. Ponadto tylko 3 stacje metra są otwarte dla obcokrajowców, gdzie turyści są oprowadzani i mogą jeździć w wagonie pociągu. Gdy tylko pociąg dotrze do stacji końcowej dla gości w kraju, ci są proszeni o opuszczenie metra. Oczywiście nie można tam nic fotografować.
Budynki mieszkalne w mieście Kaesong na granicy z Koreą Południową. 2012 rok. Fotografowanie budynków mieszkalnych, zwłaszcza tych, które nie są wymienione jako wzorcowe, to kolejne tabu dla fotografów. Nawiasem mówiąc, tutaj widać brak zasłon w oknach. Zasłon nie ma nie z powodu zakazu, jak się powszechnie uważa, ale po prostu dlatego, że większość mieszkańców Korei Północnej nie ma pieniędzy na ich zakup. Kochankowie w Pjongjangu, 2008 rok. To zdjęcie jest bardzo nietypowe dla Korei Północnej, ponieważ publiczne okazywanie uczuć uchodzi za bardzo niestosowne, podobnie jak w większości krajów azjatyckich. Ponadto to zdjęcia, które wygląda zwyczajnie dla Europejczyka, zabroniono, bo lokalne władze nie zezwalają na robienie zdjęć personelowi wojskowemu, zwłaszcza poza godzinami służby. Czerwony tramwaj, Pjongjang 2012. Jeszcze jedno niewinne na pierwszy rzut oka zdjęcie, które również może podlegać zakazowi. Dlaczego? Przyjrzyjcie się dokładnie tramwajowi. Jego sędziwy wiek, zardzewiałe boki i potłuczone szkło mówią więcej niż się wydaje o ogólnym stanie transportu miejskiego w Korei. Nawiasem mówiąc, na prowincji transport publiczny nie wchodzi w rachubę. Ludzie najczęściej podróżują tam w staromodny sposób, wozami ciągniętymi przez konie. Stare domy w Kaesong 2011. Te dość ładnie wyglądające domy są w rzeczywistości bardzo niewygodne do życia. Aby ogrzać dom, a zimy w Korei Północnej nie należą do najcieplejszych, używa się palenisk, które służą zarówno jako grzejnik, jak i kuchenka, na której można gotować. Tłok na przystanku transportu publicznego, Pjongjang 2011 rok. Biorąc pod uwagę stan komunikacji miejskiej, przerwy w dostawach prądu i niedobory paliwa, tłok na przystankach autobusowych jest powszechnym i codziennym zjawiskiem. Oczywiście nie trzeba się domyślać, dlaczego takie zdjęcia nie podobają się władzom. Kobieta próbująca ukryć się przed fotografowaniem. Hamcoin, 2011 rok. Miejscowi nie lubią być fotografowani. Strach przed obcokrajowcami wyssali tam wraz z mlekiem matki. Władzom nie spodobało się to zdjęcie. Stara kobieta i dziecko wyglądają na wyczerpanych i niezbyt szczęśliwych. Fabryka chemiczna produkująca syntetyczne tkaniny używane do produkcji odzieży. Hamheong, 2011 rok. Jak każda fabryka w Korei Północnej, fabryka chemiczna to obiekt strategiczny, a zatem tajny. Choć samą fabrykę pokazuje się turystom, zwiedzanie jej od środka pozostaje zabronione, a zdjęcia należy robić z dużą ostrożnością. Nie można zapominać, że mieszkańcy kraju często podejrzewają obcokrajowców o podstęp. Badanie wzroku w modelowym szpitalu w Pjongjangu, 2011 rok. Na tym zdjęciu doszło do wpadki, która może nie być od razu zauważalna. Rzekoma pacjentka zakrywa jedno oko, podczas gdy drugie ma zamknięte. Lekarz w tym czasie sprawdza jej wzrok. Nie mogło to nie zostać zauważone przez tych, którzy podążają za turystami, którzy chętnie robią takie zdjęcia. Pomimo faktu, że demonstracyjne sceny są dobrze przećwiczone, aktorzy również popełniają błędy. Dzieci idące do pracy na polach uprawnych, Pjongjang 2010. Każdy mieszkaniec Korei Północnej, dorosły czy dziecko, powinien czynić dobro dla kraju i robić wszystko, co w jego mocy, by pomóc wielkim przywódcom uczynić życie swoich obywateli lepszym. Praca na polach uprawnych to jeden z obowiązków dzieci w wieku szkolnym, które są regularnie wykorzystywane jako darmowa siła robocza. Nawiasem mówiąc, w przeciwieństwie do większości biednych krajów, Korea Północna ma doskonałą edukację. 99% populacji potrafi czytać i pisać. Żołnierze wyrywający trawę, Pjongjang 2009. Takie sceny, które często można zobaczyć w Pjongjangu, są surowo zabronione do fotografowania przez koreańskich przewodników. Powód to, że na Zachodzie mogą one uchodzić za dowód na to, że ludzie tam głodują. Pomimo faktu, że dieta większości Koreańczyków z północy pozostaje bardzo skromna, trawę często wykorzystuje się do gotowania. Na tym zdjęciu wojskowi ręcznie wyrywają żółknące źdźbła trawy z innych przyczyn, aby trawnik był po prostu idealny. Żołnierki pomagające w pracy na polach uprawnych, 2008 rok. Służba w północno-koreańskiej armii to zasadniczo praca polegająca na pomaganiu robotnikom i rolnikom. Stale brakuje siły roboczej, ponieważ większość ziemi w kraju nie nadaje się do upraw. Ktoś musi pilnować chłopów, którzy nie zawsze pracują tak, jak wymaga tego od nich przywództwo kraju.
Zgodnie z oficjalną wersją władz, wojsko jedynie pomaga chłopom w wypełnianiu zadań wyznaczonych przez wielkich przywódców. Ciężarówki na opał, 2011 rok. Z powodu braku paliwa wiele ciężarówek poza Pjongjangiem jeździ na paliwie, które wytwarza się podczas spalania węgla drzewnego. Wioska w pobliżu pasma górskiego Chilbosan, 2010 rok. Według samego Erika Laforgue, przewodnik zabrał mu aparat po zrobieniu tego zdjęcia. Dlaczego? Bo bieda była tam aż zbyt oczywista. Drut kolczasty pod napięciem na wybrzeżu Morza Japońskiego, 2008 rok. Według oficjalnej wersji cel takiego ogrodzenia to ochrona Korei Północnej przed wrogami. Najprawdopodobniej pomaga to utrzymać obywateli kraju w jego granicach, ponieważ ci, którzy chcą uciec od reżimu, wykorzystują każdą okazję, by móc opuścić Koreę Północną. Poznajcie teraz reżysera Witaliego Manskiego. Podobnie jak Erik Laforgue, on również pojechał do Korei Północnej. Manski to specjalista od nagrań w odległych lokalizacjach. Filmował w Watykanie, izraelskiej armii i innych miejscach. Jak sam przyznaje, nie był przygotowany na warunki pracy, z jakimi spotkał się w Korei Północnej. Koreańscy urzędnicy przedstawili mu gotowy scenariusz filmu dokumentalnego o 8-letniej Jin Mi, która mieszka w Pjongjangu. Wszystkie miejsca filmowania i słowa aktorów ustalono z góry. Na planie przez cały czas obecni byli obserwatorzy. Wieczorami ekipa filmowa musiała przedstawić cały materiał do kontroli. Wtedy Witalii znalazł pewne wyjście. Zaczął włączać kamerę wcześniej, a wyłączać trochę później. W rezultacie udało mu się sfilmować to, co powinno pozostać za kulisami. Mieszkanie, w którym mieszka Jin Mi z rodziną, to tylko propagandowa inscenizacja. Podczas wstępnych negocjacji dotyczących kręcenia filmu, rodzina mieszkała w ciasnym mieszkaniu w pobliżu stacji kolejowej. Na czas realizacji filmu przeniesiono ich do bardziej korzystnej dzielnicy. Ojciec rodziny z zawodu dziennikarz nagle stał się inżynierem w efektownej fabryce tekstyliów. Jedyną rzeczywistością, którą Witali Manski był w stanie pokazać w filmie, była to praca machiny propagandowej. Film o dziewczynie z Pjongjangu zamienił się w dokument o tym, jak niełatwo jest robić film o dyktaturze, o prawdzie, kłamstwie i manipulacji. Film kończy się sceną, w której obserwatorów nie było już w pokoju. Reżyser zapytał dziewczynę, czego oczekuje od życia, teraz gdy zalicza się już do pionierek. Otrzymał odpowiedź: gdy zostałam pionierką, zaczęłam wchodzić w dorosłość. W ten sposób wzięłam odpowiedzialność za swoje błędy, a także zastanowiłam się, co jeszcze mogę zrobić dobrego dla naszego przywódcy. Po tych słowach dziewczyna nie mogła powstrzymać łez bez nadziei. Witali Manski chciał nakręcić film dokumentalny o prawdziwym życiu w Korei Północnej, ale skonfrontowano go z posłuszeństwem całego narodu wobec jedynego dyktatora. A to zdjęcie innej północno-koreańskiej dziewczyny, Kim Ju-ae. Na tych kadrach wygląda na bardzo szczęśliwą. Gdy podczas parady w 2023 roku z okazji 75. rocznicy powstania armii tego kraju, przywódca Korei Północnej zajął swoje miejsce i nagle obok niego pojawiła się elegancka dziewczyna o okrągłych policzkach, ubrana na czarno. To środkowe dziecko głowy państwa, które ma około 10 lat. W internecie spekuluje się, że przygotowuje ją do roli przywódczyni Korei Północnej. Po raz pierwszy pojawiła się publicznie 22 listopada podczas testu międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Już wtedy zaczęły się dyskusje, co jeśli ta dziewczyna pewnego dnia stanie na czele najbardziej skrytego państwa świata. Północno-koreańska machina propagandowa włączyła się z maksymalną mocą i aktywnie buduje kult dziewczyny. W tamtejszych mediach nazywa się ją Gwiazdą Zaranną Korei. To tytuł, który wcześniej należał do jej pradziadka Kima Il-sena, założyciela kraju. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!